Nie mogę zasnąć. A niewyspany zbój nic nie wyzbujuje. Raz, dwa, spróbuję się zmęczyć. Może to pomoże. Raz, dwa. Tobie to jest dobrze. Ty zasypiasz i śpisz jak suseł. A ja co? Do mnie sen nie chce przyjść. Och, ja nieszczęsny Janosik. Nie mogę spać. Kiedy byłem bardzo mały, moja mamusia śpiewała mi kołysanki przed snem. Ale przecież nie mogę tak sam sobie śpiewać tutaj jakiś kołysanek. Już wiem! Pamiętam, że mamusia radziła mi kiedyś, że gdybym miał kłopoty z zaśnięciem, to mam zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że pasę owieczki na łące. A potem je policzyć i przeprowadzić przez kładkę. Pierwsza owieczka, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta, siódma, no dalej maleńka. Przechodź na drugą stronę. Tam jest pyszna trawka. Nie bój się. Przecież w takim hałasie nie da się spać. Muszę jak najszybciej wrócić do mojego snu, bo ta mała owieczka może wpaść do strumienia i jeszcze się utopi. Gdzie ja skończyłem? Dużo was przeszło na drugą stronę? A? Jeśli się pomylę, to nie będę mógł zasnąć. Jeszcze raz. I wszystkie ładnie po kolei, jedna za drugą. A ciebie wolę przenieść. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. O? Ósma, dziewiąta, dziesiąta. Piętnasta, szesnasta, siedemnasta. Ty jesteś ostatnia. Nie zapomniałem o żadnej? To liczenie owieczek mi się śniło? Czy to było naprawdę? Nic nie rozumiem. Następnym razem, kiedy nie będę mógł zasnąć, też będę liczył te owieczki. Ale przez potok to nie będę ich już przeprowadzał. Nie chcę się znowu skąpać. Ha 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 ha